Cześć kochani, tu Gosia z MKC Photo Creations i dzisiaj chciałabym Wam pokazać jak rozwinąć tło, rozszerzyć za naszym podmiotem na portrecie bardzo, przy bardzo, bardzo prostej technice w nowej funkcji Photoshopa 2022 i zacznijmy od tego, że rozszerzymy nasze, nasze płótno zaznaczam tutaj ten taki kwadrat wyglądający jak cukierek, crop tool Mój Photoshop jest po angielsku, także będę Wam mówić po angielsku, ale powiem gdzie to jest dokładnie, więc nie powinno być problemu ze znalezieniem. Także e, zrobię z tego portretu kwadrat, i jak widzicie, mam teraz wolne przestrzenie po dwóch stronach, i chciałabym je uzupełnić e, prosto i dokładnie. Także jest wiele sposobów na to, żeby uzupełnić te, te luki, tutaj, ale pokażę Wam prosty sposób, który jest nowy, i powala. Więc zaznaczam tutaj pędzel z funkcją zaznaczenia. I tutaj ten pierwszy przycisk, u mnie się nazywa Select Subject, czyli byłoby zaznacz obiekt, zaznaczam. I jak widzicie, chłopiec już jest sam zaznaczony. Przeprodzę mniej lub bardziej dokładnie, ale zazwyczaj robi to dobrą robotę. Widzę, że tutaj liście jest pominięty i chciałabym go dodać, więc mam pewność, że pędzel jest z tym znaczkiem plus. I teraz przejeżdżam po tym listku, żeby go dodać do selekcji. Do tego zaznaczenia, jak już mam zaznaczone, co bym chciała, żeby było zaznaczone i żeby było nienaruszone, jak będę rozszerzać tło, to idę wtedy do o, funkcji. Tutaj jest Select u mnie i podejrzewam, że u Was po polsku byłoby Zaznacz. To jest ta funkcja, ta zakładka przed filtrami, więc naciskam i jest Save Selection u mnie, czyli byłoby Zapisz e, zaznaczenie, drugie od dołu. Ja sobie zapiszę to zaznaczenie jako chłopiec, ok? I teraz już mogę odznaczyć. Naciskam e, Command albo Ctrl D na klawiaturze, żeby odznaczyć. I teraz idę do zakładki Edit, edycja druga tutaj, i do Content Aware Scale. To jest e, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A w szóstym jakby polu pierwsza pozycja Content Aware Scale, czyli to jest pierwsza pozycja, gdzie jest zaznaczony. Różne, różne transformacje. Ok, i teraz mamy, mamy taką opcję. Naciskam Shift na klawiaturze i przeciągam do jednego brzegu. I z drugiej strony przeciągam i wyrównuję do drugiego brzegu. Naciskam. Ok. I wszystko. Jak widzicie. Tło jest wyrównane, a chłopiec jest zupełnie nienaruszony. Nawet nie robiłam następnej warstwy. Pokażę Wam, jak to wygląda. Widzicie, przed i po. Chłopiec się nie zmienił, oprócz tego, że wyrównał się do środka obrazu. Nic, a nic się nie zmieniło. Super prosta sprawa. Mam nadzieję, że Wam się przyda. Dzięki za oglądanie i do następnego. Pa!